związana z ojczyzną, którą kocham tak samo jak ty. Ojczyźnie ułożę piosenkę, bo to mała ojczyzna, to my. Żyj ojczyzno i zawsze bądź matką, tym co ciebie kochają jak ja. Niech to będzie dla innych zagadką, czemu wierność przez wieki tu trwa. Przewodniczącego AWPL ZHR pana Waldemara Tomaszewskiego. Witam posłankę na Sejm, a także już dzisiaj i minister elekt MSW panią Ritę Tamaszunienię. Witam sekretarz Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej panią Irminę Szmalec. Sveikinu į mūsų šventę atvykusią Širvintų rajono merę Živilę Pinskuvienę. Taip pat sveikinu vicemerę Janiną Pažusienę. Z nami chyba na wszystkich festynach razem towarzyszyła pani Alfreda Jankowska, dyrektor gimnazjum imienia księdza Józefa Obrębskiego. Chyba, kiedy wszystko się zieleni, ludzie matkę wychwalają, opiekunkę całej ziemi. W maju 1989 roku, gdy liść pokrywał drzewa i matkę wszyscy wychwalali, na szerwińskiej ziemi zakwitł polski zespół folklorystyczny Czerwone Maki. Zespół został założony przez nauczycielkę muzyki i historii panią Stefanię Tomaszu. Od początku istnienia zespół troszczy się o tradycyjny repertuar ludowy oparty na pieśniach wileńszczyzny, chroniąc folklor przed zatraceniem pamięci oraz ukazując jego bogactwo i piękno. Gratulowo, złożyć życzenia i oczywiście życzenie rozpocznę z tych kwiatów, bo mnie będzie trochę lżej przymawiać, nie? Tak więc na ręce Panie Stefanie, niestodzielonego kierownika, złożę te kwiaty dla całego zespołu, tu obecnych i nieobecnych i oczywiście ogromne podziękowanie za tą pracę, którą robiliście. Serdecznie bardzo się cieszę, że z Państwem dzisiaj, jak i tradycyjnie w sierpniu, możemy spotkać się na pięknym już 30. festynie Śpiewaj z nami. Festyn kultury polskiej, ziemi szerwińskiej i ten festyn zawdzięczamy zespołowi Czerwone Maki, który przez tych 30 lat ma wielki wkład w ogóle w kulturę polską całej Litwy, a tu na tym skrawku ziemi, w tym malowniczym rejonie w Szerwińskim, gdzie mieszkają bardzo serdeczni i szczerzy ludzie, na pewno zespół, to jak ja mówiłam w tym filmie, jest tą wizytówką naszą. Serdecznie dziękuję w imieniu ambasady za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie. I chciałam tutaj szczególnie pogratulować tego wspaniałego jubileuszu 30-lecia wszystkim paniom zespolankom. Życzyć kolejnych lat tak owocnych, podziękować paniom
za ten entuzjazm, energię i za kultywowanie tych polskich tradycji, zwyczajów. Jūs esat reikalingos ir mylimos. Kad šis kolektyvas būtų, gyvuotų ir net 30 metų, tikriausia visi šiandieną sutiksite, tai yra vieno žmogaus dėka. Gerbiama Stefanija, jūs suprantat, kad be jūsų šito kolektyvo turbūt nebūtų. Tai gerbiama ministrė, pasinaudodama tą progą, norėtume įteikti jums šią puokštę. Įteikti šią puokštę, palinkėti kuo geriausios sėkmės. Aš net nebijoju, kad viena vienintelė moteris ministrė parodys vyram, ką gali. Sveikinam. Pateisinti visų lūkesčius. Tai iš tikrųjų lūkesčiai yra dideli. Napevno postarasi bronić dobrego imię Polaka i pokaże, że Polacy potrafią. Šiandien, kaip tos gražios aguonos, klėstėkit ir dainuokit ir labai labai ilgai ir linksminkit visus savo dainomis. Ačiū labai, gerbiama Danutė. Na wielkiej scenie jestem dla w kolan.
administracji, samorządu rejonu Solecznickiego i całej społeczności miejskiej, właśnie miasta Soleczniki, złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji tak pięknego jubileuszu. I oczywiście życzymy tego niegasnącego entuzjazmu, tej dużej motywacji, zapalu, tych ciągle żywych natchnień twórczych. Domów nie zostają czasami, ale pamięć zostaje i te piosenki wszystkie nas zjednoczą. Słowo szkołu ludzie sypali pej. Tam boj, a obsłużejnie mnie boj i sulta ma. O tu, poranka po mojej sudzie miała. O tu, we wódą dał mam.
bo tam też mieszkają Polacy. I zapraszam, panie Ryszardzie. Witam serdecznie wszystkich. Przybyliśmy z historycznej Ljałdy, starych historycznych ziem. Ziemi Kowężczyzna, osobista z Wędzewola. Poznaliśmy zespół bliżej w zeszłym roku, kiedy był u nas w Wędzewola na naszym tradycyjnym święcie rodaków. I tak samo niebowzięcy najświętszy Pan Maryi Zielny w odpustce. Wspaniały zespół, podróż wszystkich Wędzewolian. I mnie dzisiaj mówią, jedź tam i ty pozdrowisz taki piękny jubileusz. To Polacy, rodacy, no jakże. My bardzo cenimy ten zespół. Cenimy także prezesa i kierowniczkę Stefanię, która tak samo była w Wędzewolu, tak samo z nami już nie jeden rok jako prezesa oddziału Związku Polaków. No i co? Nasze najserdeczniejsze życzenie wszystkich Ljubljanczyków, Polaków ziemi Kowieńskiej, Wędzewoły i ekipy pań z Wędzewola, które tak samo mocno potrzebują polskość na tych ziemiach. Pozdrawiamy. 100 lat i błogosławieństwa pańskiego, żeby jeszcze dużo lat tutaj weselili, tak samo w ziemi Szerwińskiej i zawsze zapraszamy do nas na Kowężczyznę. Chyba mam nadzieję, że w drugim roku spotkamy się i będziemy zawsze zapraszać. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy serdecznie panie Ryszardzie za ciepłe życzenia. A tuż są za mną, za zespołem panowie. Zaświećcie, że co oknem do komory, drobny dysyk pada i wychodzą pory, drobny dysyk pada i wychodzą pory. Zdjęcia.